wiecznym Jezusu. Trzeba pochwalić w tej chwili okazji, bo skorzystam. Żebyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej ofierze mszy świętej, przeprośmy Pana Boga. Mój się nad nami. Chryste, zmiłuj się. Tradycja świętego Huberta na tych terenach jest już od kilku lat.
Koło Łowieckie Jenot z Grójca wspólnie z Kołem Łowieckim Lis w Mszczonowie organizują uroczystą mszę świętą i zapraszamy na tę uroczystość okolicznych mieszkańców, władze gminy, tak jak tutaj Państwo zauważyli, że przybyło dużo zaproszonych gości. Staramy się budować pozytywny wizerunek myśliwych na tym terenie i w ogóle myśliwych, pozytywny wizerunek. W każdym razie działamy tutaj nie tylko jako myśliwi polujący, udzielamy się również dla lokalnej społeczności. Uczestniczymy w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych na terenie gminy Mszczonów, gminy Pniew. Wychodzi nam to całkiem nieźle. Ta tradycja świętego Huberta sięga już w ogóle bardzo długo. Ona jest bardzo, bardzo uroczyste, te msze święte są. Staramy się to bardzo tak podniośle akcentować. Po tej mszy udajemy się na polowanie. Po polowaniu organizowany jest uroczysty pokot. I po pokocie mamy biesiadę myśliwską z pieczonym dzikiem. Ludkówka dlatego, tak jak nasze koło, koło Łowieckie Jenot, ma dwa uroczyste polowania w przeciągu roku. Jedno polowanie to jest polowanie hubertowskie, drugie wigilijne. Wigilijne odbywa się w Belsku i tam jest ta uroczystość, a to hubertowskie już tradycją jest, że odbywa się na terenie tutaj tego obwodu 481. Tutaj mamy kościół w Ludkówce, mamy zaprzyjaźnionego księdza proboszcza i bardzo ładnie nam tutaj to wychodzi. Wszystkim się spodobało, wszystkim myśliwym i już tu jest, tak się przyjęło, że jeżeli jest święty Hubert, to tylko w Ludkówce. Mamy tutaj 5 dzików. Bezwzględnie jeszcze raz mówię, dziękuję za bezpieczne polowanie. Królem polowania ogłaszam Wiesława, naszego kolegę, Wiesława Pawlaka. Prezes tutaj ją dekoruje, prawda? Brawo. Czyli zostałeś zaszczytnym królem polowania. No nie ma komu dać, bo nikt nie strzela. Królem Pudlarzy ogłaszamy tutaj Grzegorza. Też gratulacje. Absolutnie. Dobrze. Koledzy, ogłaszam polowanie za zakończone. Teraz jeszcze dzik na pokocie. Kapelusze z głów. Teraz
Witam wszystkich zaproszonych gości, że przybyli tu do nas na Bigos. Mamy dzika pieczonego, popróbujemy, razem się pobawimy, ale jeszcze nim dojdzie do poczęstunku, to taką tradycją w naszym kole jest, że w dniu świętego Huberta pasujemy myśliwych, chrztu myśliwych dokonujemy, no w dniu dzisiejszym nie ma takich myśliwych, ale mamy myśliwych oznaczonych, kapituła oznaczeń łowieckich przyznała medale tutaj niektórym kolegom, 3 srebrne i 3 brązowe i chcielibyśmy w tym momencie, żeby koledzy, których ogłoszę, żeby wystąpili tutaj do dekoracji medali. Kolega Ryszard Matusiak, brawo. Kolega Krzysztof Bolianek, kolega Krzysztof Czarnecki, to mamy 3 srebrne medale. W imieniu kapituły łowieckiej dekoruję kolegę medalem zasługi. Trzeba przypiąć, to niestety. Jakie niestety? Nie krzycz, nawet jakby cię Unia usłyszysz. Unika. Nawet jak... I legitymacja da. Żadna? Proszę. Dalsgór. Dawaj srebro, tutaj jeszcze jest. Tu to są srebrne. Unika. Tak, ja dzisiaj nic nie będę przepinał. Dzisiaj to musisz tak wrócić z domu. No, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Konik to mogę stanąć, jak już taki jeden to mogę stanąć. Młody chyba brąz. Tak, Krzysiek chciałem wziąć. Srebro, tu. Ja bym tu. Sam srebro. Tu. Srebro. Jak gdzieś tam był ten. Ma koszt, to wybrałem się szczerze. I mi mogę. Konik klasz. No nie no, tam tu zaczął. Zobacz. I teraz brązowym medalem. Brązowy medal. W imieniu kapituły łowieckiej. Dunia. Chodź, co robisz? Emil!